Cześć, siemaneczko, ja jestem Silver, a to jest seria Squinta i dzisiaj zrobię nic innego, jak omówimy sobie talię, która według mnie nadaje się bardzo, bardzo dobrze na początek, nie tylko dlatego, że nie jest jakaś kosmicznie droga, ale również dlatego, że potrafi być zabójczo skuteczna, chociaż jak to wiadomo, z taliami, które nie są mega, mega profesjonalne, czasem występują jakieś problemy, no ale to jest ryzyko jakby zbudowane w tej cechy talii. Tak więc zacznijmy film. Tak więc zacznijmy sobie od tego, że talia, którą chciałem mówić, to talia potworów, a więc frakcji, która jest dość popularna ogólnie wśród początkujących graczy, wygląda na to, że jest mocna. I tutaj, jak widzicie, w tej talii zawarłem epiki. A dlaczego zawarłem epiki? No dlatego, że jednak po testach talii Skojatel, która no, owszem była budżetowym jakimś rozwiązaniem, okazało się, że no nie do końca jakoś to się sprawdza. Ponieważ siła epików jest tak duża stosunkowo do RR-ek, że po prostu no, nie da się grać bez nich, jeżeli myślimy o grze rankingowej. Natomiast da się oczywiście grać bez legend, przynajmniej na początku, czy też przez jakiś tam dłuższy okres takiej początkującej naszej kariery. No to więc właśnie w związku z tym nie wkładałem tutaj żadnych legend. No ale moi drodzy, przejdźmy już do samego deku. Jeżeli o niego chodzi, no to jak widzicie, jest to talia pogodowa. I tutaj oczywiście można się burzyć, ale talia pogodowa przecież została trochę znerfiona teraz. Owszem, dlatego że była OP. Teraz talia jest bardziej uczciwa i bardziej polega nie tyle na efektach pogodowych, co na synergiach tutaj. Więc zacznijmy po kolei. Mamy oczywiście trzech jeźdźców dzikiego gonu. I oni są potężnymi kartami z wielu powodów. No przede wszystkim dlatego, że tutaj taki jeździec dzikiego gonu sprawia, że możemy stawić jego dwie pozostałe kopie. Zakładamy, że mamy jedną na ręce. I on zapełnia nas pole gry. Jest odporny na pogodę, więc to się przydaje, bo cały czas będziemy mieć pogodę prawdopodobnie na naszym polu. No i przy okazji można go fajnie połączyć z kartą, której ja tutaj nie zawierałem w tym deku, ale jest i nazywa się ona Grom. Grom zwiększy siłę naszych wszystkich jeźdźców o 4. Jest to fajna opcja, to też by działało nieźle z mglakami, bo instantowo je wystawiamy, można to łączyć na przykład ze starszymi mglakami, ale wiadomo, że tutaj jest takie ryzyko, że w momencie jak pogoda zniknie stało, to też spada i to również jakby tracimy, więc jest 2 za 1 dla przeciwnika. Tak więc po prostu zasypujemy pole, robimy sobie 9 wartości i liczymy, że będzie dobrze. Dalej mamy Wojowników Dzikiego Gonu. To jest karta bardzo ważna w tym deku i nie można nim grać bez tej karty. Dlaczego? Dlatego, że efekt pogodowy sprawia, że wszystkie stworki na stronie przeciwnika mają nagle po 1 siły. A taki jeździec bez problemu takiego stronnika zabije i wtedy otrzyma dodatkowy boost. No i już nie będzie byle jako jednostka, tylko będzie miał 7 siły. A to jest jednak coś. Removal zbudowany też jest mega, zwłaszcza gdy przeciwnik nie ma od razu odpowiedzi na naszą pogodę. Dalej, Krówka. Krówka jest kartą, którą dostajecie na początku naszej przygody, jeśli mnie pamięć nie byli, więc nie ma tutaj większego problemu z jej użytkowaniem, z jej dostaniem. Szukam słowa, no nieważne, w każdym razie z tym, żeby ją posiadać. Tak czy inaczej, Króweczka przydaje się w tym deku z jednego ważnego powodu. Daje nam dwóch stronników na następną turę. No bo z efektu talii potworu dostajecie jednego losowego, ale przy okazji Krówka, o ile nie zostanie wybrana jako ten losowy stworek, to zginie i da nam gościa, który ma 9 siły. Tak więc taki bies jak najbardziej na plusie dla nas. Bo nagle zaczynacie na przykład z, no, załóżmy, 14 punktami siły. A to już nie jest tak łatwe do przejścia, przecież musi wystawić sami dwie karty. Dalej, pierwsza taka karta, która może wydawać się problematyczna. W sumie są takie dwie karty, które mogą wydawać się problematyczne tutaj. No ale niech będzie. Karantir. Karantir jest ważny, ponieważ nie chcemy tutaj grać efektów pogodowych takich zwykłych. Chcemy grać stworki, które wystawiają takie efekty pogodowe. No i on właśnie to robi, przy okazji ma odporność, przy okazji robi sobie ogary dzikiego gonu w liczbie 2. One mają po 2 siły, czy tam tak, po 2 siły dokładnie. Odporność na pogodę mają, czyli to jest 6, 7, 8, 9, 10 siły jakby z niego samego, plus prawdopodobnie wszyscy stronnicy, chyba że są złoci przeciwnika, spadną na 1 siły, więc jakby robi straszliwy card advantage. Geralt, wiadomo, jest to talia w miarę budżetowa, więc chcemy grać coś, co jest po prostu silne. Geralt jako złota karta sprawdza się pięknie, no bo po prostu przeciwnik nie ma co z nim zrobić, a to jest jednak coś, co wymaga odpowiedzi w postaci dwóch kart lub innego Geralta. Więc często może być tak, na przykład, że zagramy Geralta w pierwszej i jeżeli przeciwnik nie wystawi czegoś, co ma powiedzmy tam 7 siły, no to wtedy pasujemy i przeciwnik musi dograć jeszcze co najmniej jedną kartę. I jest 2 za 1, przeciwnik traci jedną kartę. No a u nas jakoś to wygląda. Oczywiście nie sprawdza się to specjalnie dobrze przeciwko taliom potworów, no ale to wiadomo.
Dalej, mamy mglaki. Mglaki są taką rzeczą, która jest charakterystyczna dla Italii praktycznie od zawsze. Efekt mgły pojawia się na naszym polu bez większego problemu i mglaki wyskakują nagle znikąd. Tutaj problem z mglakami jest oczywiście taki, że w momencie, jeżeli on zostanie wybrany jako nasz końcowy stworek, to gdy efekt mgły zniknie, to on też umrze, więc finalnie zostajecie bez niczego. Ale jednak jest ryzyko, jest zabawa, to jest 6 value z niczego, jest ok. Następnie mamy tutaj starsze mglaki, czy tam starożytne mglaki, jak ktoś woli. No i one oczywiście zostały ostatnio znerfione, no bo miały 6 siły. No i były troszeczkę za mocne, teraz są bardziej zabijalne. Tutaj warto pamiętać o tym, że mglaka Arkeo można wystawić nawet bez efektu pogodowego i też będzie fajny. Jeżeli pojawi się mgła, co jest w ogóle mega, jeżeli gramy na Mirror mecze, to taki mglak będzie naszą główną kartą, którą chcemy zagrywać po prostu, bo im więcej mglaków po naszej stronie, tym lepiej, jeżeli jest to talia potworów na talię potworów. No i dochodzimy do drugiego epika, który może być lekko kontrowersyjny, to ma być talia budżetowa, ale jednak uważam, że te dwa, no powiedzmy trzy epiki nie są jakąś po prostu barierą straszną. Duch lasu jest bardzo potężną kartą, która robi według mnie troszeczkę za dużo i być może zostanie kiedyś skrócony. Po pierwsze to jest 7 value, który stawia jeszcze sobie kumpli i robi przy okazji mgłę, a jeszcze do tego przy okazji jest odporny na pogodę. I dzięki niemu od razu stawiam mglaki. Więc on sam z siebie wystaje jeszcze takich dwóch ziomów, czy trzech, czyli to jest 10 value plus jeszcze mglaki, to jest dodatkowe 6, to jest 16 value. I przeciwnik po prostu ma wszystkie jednostki w tym rzędzie zredukowane do 1 siły, więc praktycznie to wystawione w pierwszej turze można też wygrać grę. Następnie mamy kartę podstępną, czyli utopca. Utopiec przesuwa jednostkę do rzędu jednostek obrężniczych, a tam czai się zazwyczaj efekt pogodowy o pięknej, pięknej nazwie deszcz. I taki deszcz generuje na przykład baba wodna, którą tutaj widzimy. No i właściwie to tyle ona robi. Ale jest to jednak 4 value, więc przeciwnik musi mieć 4 normalne jednostki, żeby zrównoważyć ją. To jest przede wszystkim jednak combo tutaj. Jeżeli chodzi o nasze karty specjalne, róg, no bo chcę mieć przewagę jednak pod względem czystej siły. Pożoga, bo się przydaje. Efekt pogodowy, owszem, możemy wywoływać bez większego problemu, natomiast czasami nie opłaca się. Czasami lepiej zagrać najpierw pożogę. I to jest tak na wszelki wypadek, jakbyśmy nawet nie dobrali efektu pogodowego. No i taktycznie 3 rozdarcia, bo większość przeciwnika z porków będzie w którymś momencie miała 1 value na polu, 1 siły, więc pozbędziemy się ich wszystkich nagle. I zrobimy na przykład 4 za 1, a to raczej nam wygra grę. No i jeżeli chodzi o ostatniego epika, jaki tutaj mam, którego polecam mieć, ale nie jest on obowiązkowy, to Dagon. Dagon generuje nam dowolny efekt pogodowy, dowolną z tych kart specjalnych tutaj. Możemy nawet zagrać sobie czyste niebo, czy tam przełom, czy innymi słowy brzask możemy zagrywać, ale jednak będziemy zazwyczaj mierzyć mgłę lub mróz, tak z tego co zauważyłem. Oczywiście można sobie tutaj pykać na Eridinie, natomiast jest to już taka opcja mega budżetowa wtedy. Uważam ogólnie, że Dagon jest lepszy, bo jest to zawsze ten efekt pogodowy, gdy go potrzebujecie. I tak jak mówię, one kosztują po 200, zdaje się, skrawków kart. Więc nie wydaje mi się to jakieś mega drogie, to jest 600 tutaj w sumie na te 3 epiki. Myślę, że bez problemu możecie sobie na to pozwolić. Z kart specjalnych, które możemy tutaj jeszcze zagrywać, a nie są jakieś kosmicznie drogie. Zobaczmy, co tu mamy. No to tak, no oczywiście wszystkie efekty pogodowe można, chociaż nie polecam. Można Piorun Azura, no bo to jest removal uniwersalny w miarę. Brzasku raczej bym tutaj nie polecał, bo tutaj będziemy w sumie szukały jednostki bez sensu. To jest raczej można próbować z przypływem adrenaliny, chociaż ta się tak średnio opłaca przy efekcie naszej talii potworów. Można, tak jak mówiłem, z gromem jedną, dwie sztuki włożyć, bo fajnie się łączy z jeźdźcami, w miarę fajnie z mglakami. Tylko to z mglakami, tak jak mówię, jest ryzyko, to jest taka sztuczka na jedną turę w sumie. Tutaj jest zawsze szansa, że na ten stronnik jeździec zostanie. Kajdanki jak najbardziej. Na pewno nie grałbym bombą dwimertową, bo bardziej nam szkodzi niż pomaga. I tak myślę, co jeszcze. Tutaj raczej już mamy takie karty pod combo. Warto pamiętać, że wszystkie nasze sporki muszą mieć odporność na efekty pogodowe, bo inaczej po prostu słabną. I to jest też taki ból, jaki jest tym diabełkiem tutaj, no ale jakby jest ryzyko, jest zbawa, tak? To jest jedna karta na szynku, która nie ma odporności na efekt pogodowy, by the way, ale ona zazwyczaj jest zagrywana wtedy, gdy chcemy spasować i dać przeciwnikowi wygrać, żeby zacząć z większym value na polubie. Ok, to było na tyle, jeżeli chodzi o samą talię. I teraz zagramy sobie jedną, dwie, zobaczymy ile gierek pójdzie. Chciałem wam pokazać, jak to działa.
Oczywiście zagramy rankedy. Dobrze, więc zacznijmy sobie naszą przygodę z tą talią. I zobaczymy, jak pójdzie. Ja sobie już troszkę nią wcześniej pograłem, żeby tak mniej więcej obczaić, jak to działa. Działa całkiem nieźle. Oczywiście ja się trochę boję grać tego gromu i to często sprawia, że nie... Jakby przeciwnik czasem się nie boi po prostu. Tutaj można bardziej się nawet nastawić, tworząc tą talię, na granie mirrorów, bo potwory są strasznie często. Więc można na przykład włożyć sobie Geralta Arda, który przesuwa mglaki do innego rzędu i je załatwia. To jest spoka opcja, która zresztą parę razy ze mną wygrała. No ale w gruncie rzeczy kiedyś połączyliśmy. No i to jest spoko mecz w gruncie rzeczy. Tylko trzeba w odpowiednim momencie zagrać pogodę. Tak, co na pewno? Mglak spada. Te mglaki mogą zostać. To jest ok. To jest ok. Krówka jest ok. Myślę, że jeden mglak to jest... Znaczy te mglaki sobie nam mogą wygrać tą grę. Ale to nam bardziej zależy na tym, że rzucać mróz, więc jednego wyrzucę i drugiego wyrzucę. I to jest ok. I zacznijmy z karty, no na przykład takiej. Trochę szacunku, nie rozmawiasz z Geraltem. Ok, to jest klasyka, więc nie ma problemu. I co przeciwnik tutaj robi? On wystawia sobie stronników, krasnoludów, tarczowników zdaje się dokładnie rzecz biorąc. Oni mają wytrzymałość. Więc chcemy zrobić tak, że go wystawił, nie busnął ich czasem kapłanką, czy tam medyczką i będzie spoko. Zagramy sobie krówkę. Bo ogólnie w tym deku nie ma specjalnie removal dużo, więc przeciwnik raczej jej nie ziabnie. Tej Saskia by mogła tylko nas skrzywdzić bardzo. Ile nas dzieli? 9 siły. I muszę zagrać coś co ma 10, tak? No mogę po prostu zagrać sobie to. I będę miał wtedy raz, dwa, trzy, cztery. 4 razy 4, 16 więcej. No i to jest jakieś rozwiązanie. I nie wiem, czy tak nie zrobię. Zagrywanie jakiegokolwiek stronnika jest takie mech trochę teraz. Tak zrobimy. No i to jest pas z naszej strony. I teraz modlimy się, żeby nie została krówka na stole, żeby został jeździec. Jak zostaje jeździec, krówka umiera, to mamy straszny value na początek gry. Niestety krówka została. Co może nie jest takie najgorsze. Bo ta krówka może nam wygrać trzecią grę, tej nam nie wygra. Bo ja będę musiał i tak mrocem zredukować do 1. Ale, na początek... No i tak przeciwnik się skupia przede wszystkim na jednostkach z bliskiego rzędu starcia. A zagrajmy mglaka. Starszego mglaka, czy... Może zagrajmy małego mglaka, tak że coś wymusi po prostu. Bo tutaj bardziej responsywnie chciałbym grać. I to nas trochę będzie bolało. Ogólnie rzecz biorąc. Mógłbym tutaj zagrać efekt pogodowy i mu to dziabnąć potem. Bo nie jestem pewien, jak to jest rozpatrywane. Czy on najpierw dostanie siłę, czy mój jeździec najpierw zdziała? Myślę, że tutaj mu to po prostu przesuniemy do tyłu i potem jakoś z tym podziałałem, bo on nie będzie rzucał boostów na tę stronę, tylko będzie rzucał wszystko pierwszego rzędu. No i teraz, jaka to jest pułapka? To może być coś, co neguje naszą kartę specjalną. Może to być to. Może być to... Wybuchała pułapka, ale raczej wątpię. Może być babeczka, która sprawia, że wszystkie nasze jednostki, jego jednostki stają 2 siły na koniec. Wątpię. Będziemy widzieć, co się stanie. Tutaj możemy rzucić babkę. Nie zawiodę. No i to jest nawet ok. Serio, efekt pogodowy używasz na to? No i w tym momencie nie jest to najfajniejsze. Akurat wybuchowe pułapki, no tak,
stwierdziłem, zapalając sobie, stwierdziłem, że może nie być. Jestem pewien, czy tutaj nie opłacałoby się po prostu oddać tury. Bo przeciwnik będzie musiał... No tak, myślę, że zrobimy. Bo i tak on tutaj planuje wygrać value czystym na koniec. Więc musi zagrać dwie karty i to jest ok. Czyli jak dobrze powiem, to będzie on dwie karty do dwóch. On tutaj nie powinien tego robić, bo... Znaczy no, powinien. Pożoga by się przydała w tym momencie. Okej, babka stała, zdało to. 10 siły do 16, to jest... Pożoga jest na polu gry. I w tym momencie... Zastanawiam się, na ile chcemy od razu zagrać pożogę, czy może jednak czekamy, aż się wybustuje. Myślę, że pożoga zagrana w ostatniej chwili może być ok. Wytrzymałości mam nadzieję, że... Znaczy, no nie, wytrzymałość tutaj nic nie zmienia. Przesuniemy mu tą mniejszą jednostkę na tyły. I miejmy nadzieję, że trzeciego nie ma gościa. To nie jest najgorsze w ogóle, jak ktoś pytał. Tutaj możemy sobie zagrać już ducha lasu. Czy on coś stawi w tamten rząd? Chyba nie. Tutaj mamy kosmiczny value tutaj już na stole. Ciri w tym momencie jest taka... Aha, trochę. Możemy zrobić coś fajnego. Tylko pytanie, czy chcemy naszego diabełka krzywdzić. Bo mógłbym zrobić tak, że zagram sobie karantirę. Po karantirze potem albo wymuszę na nim boostowanie tej jednostki, albo będę musiał, albo po prostu ją dziabnę. Tylko, że stracimy naszego diabełka, naszego czarta. Ewentualnie będę musiał na nim jeszcze jeden brzask wymusić. I to nawet... To nawet nie jest takie złe. No, cóż. Tak jak mówię, jest to takie ryzyko wliczone troszkę, ale jeżeli by się udało tutaj wymusić jakąś kartę na przeciwniku. Teraz zagrasz czystym? Tak. Więc była to opcja do przewidzenia. Zostawiam mu trzy karty. Prawdopodobnie to po prostu wygramy zagrając pożogę. W tym momencie nie ma nic, co opłacałoby mu się bansnąć. Zagrałem po prostu mglak, żeby rósł. Saskia tutaj będzie, czuję, determinująca tą jego wygraną. No i w tym momencie trzeba będzie go podpuścić, zanim użyjemy sobie tej karty, czyli użyć tej. Cały czas nie widzieliśmy medyczki. Medyczka na pewno jest na ręce. Widzieliśmy za to dwa brzaski, zdaje się. I dwa brzaski są jakby ok, tutaj. Dziwne, że gra tym. No to teoretycznie... Znaczy może w tym buildzie, nie znam wszystkich jeszcze. Efekt pogodowy... A zagrajmy sobie efekt pogodowy. Po co mnie wezwałaś? No i tak jak podejrzewałem, to mogła właśnie być Ida, więc... Jakby jest git. Teraz co on tutaj może zrobić, to może sobie zużyć Hero Power na idę. No i wtedy my zagrywamy sobie rozdarcie i po robocie. Teraz pytanie pojawia się następujące. Bo tak, on może sobie w którymś momencie po prostu bansnąć tą idę. Możemy zdjąć 12 siły ze stołu. On może równie dobrze sobie bansnąć to i wtedy będzie miał 3 więcej z 10 na 11. I to dalej jest najsilniejsza jednostka. A tutaj możemy po prostu bezpiecznie zagrać. I zniszczyć mu stronnika. No i kwestia tego, co ma na ręce i zobaczymy, co będzie blokował. Tak naprawdę z jego punktu widzenia to mądrzej byłoby bansnąć sobie heberskiego medyka, ale jeżeli jest
No tutaj zdejmuję sobie z idy po prostu boosty, więc nie jest to najmądrzejsze, natomiast jest to opcja. Spoko, Glag rośnie. No i to było nasze zwycięstwo, tak czy inaczej zdejmowaliśmy mu 9 siły ze stołu, plus jeszcze dokładaliśmy 5, w sumie 6. Więc tutaj przeciwnik słusznie się poddał, no i pogratulujemy oczywiście, bo mu się należy i dostaniemy coś, 15 złota. Czy ja już wbiłem ten poziom? Tę rangę? Jest poziom. Okej, okay, do rangi. Już prawie. Będzie ranga 8. I ranga 8 jak najbardziej jest fajna. No i myślę, że taka jedna gierka tutaj prezentująca wystarczy, bo ten filmik tak już dość długo trwa. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to ja jeszcze sobie radzi, no to napiszcie w komentarzach, wtedy bez problemu wrzucę jeszcze gameplay z niej. Myślę, że nie ma co przyciągać, tak więc dzięki za oglądanie, zostawcie suba, jeżeli film Wam się podoba, jeżeli uważacie, seria jest fajna. I oczywiście wszelkie łapki w górę, komentarze i lajki na fejsie też są mile widziane. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!